Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na partię z Tata Steel 2022 bardzo silnego turnieju w Holandii, w którym bierze udział Jan Krzysztof Duda, Magnus Carlsen, Karuana, czołówka światowa w każdym razie i ta partia no muszę powiedzieć, że ta partia pokazuje geniusz Carlsena tak mówiąc wprost ja nie wiem jak to się dzieje, że on gra sobie normalne szachy a potem się dzieje co się dzieje. Zaraz zresztą zobaczycie jak ta partia przebiegała. Zresztą no, fajne klimaty, bo partia rozpoczęła się ruchem D4 i była grana partia katalońska, taka dosyć popularna i coraz więcej ludzi zaczyna właśnie katalonkę grać. Po D4, koń F6, skoczek F3, posunięcie D5, a jego przeciwnikiem jest, oczywiście, jak widać Mamediarów. No, niezwykle kreatywny zawodnik, i to też wszystko zobrazuje i udowodni, że jednak on jest faktycznie kreatywny. No, nieraz już jego partie tu analizowaliśmy ostatnio z tego turnieju, i no, ja byłem zachwycony jego grą. Przejdźmy dalej. Po ruchu d5, c4, posunięcie e6 i g3. Tym charakteryzuje się właśnie partia katalońska, że białe sobie ustawiają tutaj gońca na g2, nie zważając na fakt, że pionek może tego na c4 sobie zbić. I tak też się dzieje w tej sytuacji. I tutaj czarny, białe po prostu przystępują do rozwoju figur jak najszybszego. Przy okazji otworzył się goniec. Tu są bardzo zawiłe warianty. Są też kursy na ten temat zrobione, takie bardzo rozległe, no takie są szachy, jak ktoś się interesuje, to na pewno do tego dotrze. Pogoniec b4 szach, goniec zagrywa na d2, zobaczcie jest zasłona i posunięcie a5. Bardzo sprytny ruch, prowokujący trochę do wybicia, ale białe tego nie chcą robić, bo oczywiście tu po wybiciu wieża się fajnie otwiera, więc no nie za bardzo to by chyba wyglądało dobrze u białych. Tutaj po prostu Carlsen robi roszadę, Mamediarow również robi roszadę i posunięcie e3 Taki spokojny ruch, zobaczcie. Pionek zagrał sobie na E3, broni na D4. Nic jakiegoś nadzwyczajnego, można powiedzieć. I teraz ruch, który zaskakuje. Na pewno. Ale co ciekawe, silnik wskazuje to posunięcie jako jedno z lepszych. I jest to posunięcie wieża A6. W ogóle kosmos. Jak człowiek może zagrać takie posunięcie? Ale już tłumaczę, bo to na pierwszy rzut oka wydaje się dziwne. Tylko że. W katalonce właśnie ta diagonala i goniec G2 to jest niezła broń. Ta wieża od razu schodzi z diagonali. Wiem, że wygląda to dziwnie, ale tej wieży z F1 nic nie atakuje, to jest jedno. A dwa, że czarne na pewno będą tu próbowały grać B5, a ta wieża może się przydać właśnie do gry na szóstej linii, więc yy, no to powinno wyglądać i służyć. Powinno tutaj czarnym dobrze. Hetman zagrywa na C2, właśnie posunięcie B5. I teraz, jak mamy takie pionki, no staramy się te pionki rozbijać. Tutaj nic nadzwyczajnego Carlsen nie gra. Posunięcie A4. Normalny ruch, który zagrywa totalny szachowy amator, absolutnie. To znaczy, jeżeli ktoś troszeczkę się orytuje, o co tutaj chodzi oczywiście, no A4 przede wszystkim uczy nas tego, żeby rozbijać. Te skrzydło, rozbijać tę strukturę na hetmańskim skrzydle. Wiadomo, że czarne tego nie mogą zbić, bo będzie fatalnie te pionki zdublowane z jednej i z drugiej strony stałyby tutaj, no fatalnie. Po prostu to jest bardzo zła pozycja. Więc C6 y, oczywiście trzeba grać. W tym momencie Carlsen wyprowadził ostatnią swoją figurę lekko, skoczek C3. No i teraz widzimy. Powiedzmy w ten sposób, może nie jeszcze fenomen, ale no to jest normalna sytuacja, oczywiście, ale mi się bardzo nie podoba, jak jest szachowy niedorozwój. Znaczy źle co zabrzmiało figurowy niedorozwój w szachach, i tutaj no widzimy, że mamy jeszcze tymi figurami nie wyszedł, ale to jest cena, właśnie to jest cena tego, że mamy pionka czarnymi. Więcej. Wieża zagrywa na B6 w tej sytuacji. Normalny ruch i tutaj E4. Zaczyna się robić akcja. Pionki w centrum dają radę, i no plan jest prosty. Biały mi żeby tutaj zagrać po prostu na E5. No i w tej sytuacji Mamedyarow chyba się nieco myli, tak mi się wydaje. Co można byłoby tu grać? No, silnik podpowiada ruchy jak na przykład H6 aby może ograniczyć gońca. Silnik podpowiada jakiś skoczek a6, a ten czeskomowy silnik to jest taki słaby trochę. Znaczy nie jest słaby, ale oczywiście tu trzeba dać jemu trochę czasu, większą głębię. W każdym razie, mamy diarow zagrał goniec e7 i tutaj powstaje dosyć forsowna akcja. Białe tutaj już mają dosyć ciekawą grę, mianowicie posunięcie e5. Raczej skoczek na D7 nie zagra lub na E8. Nie są to dobre opcje dla tego skoczka, dlatego że ten skoczek z C3 potem znajduje świetną placówkę na E4 i tutaj taka długofalowa powiedzmy inicjatywa białych. Plan na pewno byłby dosyć łatwy, mianowicie wieża z F na D1 by się zawsze przydała tutaj na rentgenie. Czasami istnieje taki ruch B3, żeby rozbić te pionki. No to są takie, myślę, że plany dosyć spoko. Tutaj skoczek zagrał na D5, na co Magnus od razu wybił pionka. Tak jak mówiłem, dosyć forsowny wariant, więc odpowiedzialność bicia tego pionka i zostawienia tutaj trzech pionów na jednego, no to jest duża. Aczkolwiek to jest, no właśnie, zaraz zobaczycie. Skoczek zbił na D5. Pionek wybił na D5, bardzo niechętnie tutaj Hetman tego skoczka chce wybić. Z prostego powodu, może ktoś wie jakiego, mianowicie częsta pułapka w takich katalo w katalońskich schematach to skoczek G5. No i tu atakujemy Hetmana, a tutaj chcemy dać mata. Sprawa jest prosta. No więc pionek musi wybić na d5 i goniec zbija na A5. E, I ktoś się może zdziwić, no, mamediarów podstawił jakość i tak i nie. Ja szczerze mówiąc, nie wiem czy jest taki wariant do tego momentu. Nie mam pojęcia zielonego absolutnie, ale jakbym miał wybierać kolor jakim chcę grać, no to wolę biały minus no, zdecydowanie, bo odbiłem pionka i zaraz zbijam wieżę. Tylko że minus jest taki mały minus. No Te pionki mogą być dosyć groźne i mogą maszerować. Mamy Jarow dosyć szybko tutaj. Skoczek C6, goniec zbił, oczywiście, wieżę. Hetman zbił. Pojawia się słaby punkt, na który tutaj czarne czyhają i naciskają, więc trzeba jakoś działać. Jak gra Magnus Carlsen? Magnus Carlsen szuka aktywnej gry. Bardzo ładny ruch wieża A8. Próba wymienienia drugiej wieży to jest zawsze dobry pomysł. Pytanie, czy można zbić teraz pionka na D4? Otóż, no teoretycznie można, ale to się też konsekwencja tutaj wiąże z tym. Mianowicie, po wybiciu i wybiciu, wieża D1, prosta sprawa. Jeżeli Hetman wybija na E5, no to tutaj możemy wybić na d5 wieżą. Nawet taki ruch hetman a1 jest niegroźny, znaczy to się łatwo mówi, jak się analizuje. I na przykład po gońcu h3. No tutaj już moi drodzy wybijamy stępem na f8 i gramy hetman e2. To się wszystko broni. Przewaga materialna białych, ale tak nie było. Po a8 czarne zagrały h6. I w tej sytuacji wieża z F na A1. Czyli cały czas tutaj Carlsen prowokuje przeciwnika do wybicia na D4, co jest raczej niedobre. To już sobie pokazaliśmy dlaczego, bo tu się rozbija centrum białym, by się grało na pewno łatwiej. Mamediarow zagrywa goniec na E6. I Hetman D1. No teraz jednak postanowił Magnus obronić pionka trzeba, bo goniec wzmocnił punkt D5. Posunięcie B4. Zobaczcie, że tutaj też czarne zwlekają z wymianą. Jakby była wymiana, no to po prostu wymieniamy białymi. Chcemy tej wymiany oczywiście. I teraz ruch B3. B3 zatrzymuje trochę zapędy. To jest bardzo ładne posunięcie. Zwróćmy uwagę, że ten skoczek jest przyblokowany przez pionka i goniec. Ale to takie małe chyba szczegóły, można powiedzieć. No B3 grać trzeba. No i teraz ruch C3 zostało zagrane. No ten ruch się narzuca, taki clean zostaje. Jest to oczywiście ludzki, fajny ruch, tylko, że no, można było spróbować na przykład zbić na B3. Po tym wybiciu Magnus zagrałby, przypuszczam, żeby zagrał wierzą na A6, Hetman B7 i wybicie na B3. Jest pionek mniej u białych, ale przewaga jakości. Jeszcze techniczne problemy tutaj są po stronie białych na pewno, żeby zwyciężyć w tej pozycji, no bo ciężko tutaj, żeby zwyciężyć czarnymi no, pozycja raczej po prostu jest białych lepsza w tej sytuacji. E, więc ruch C3 nie dziwi absolutnie. Wieża z ósemki znowu zagrała na A6. Zauważmy, że Magnus nie wymienia wszystkiego, aby wieże miały koordynację i próbę jakiejś tam aktywnej gry, właśnie na linii. Hetman C7. I teraz trzeba dosyć precyzyjnie pograć: mianowicie konik na E1. E, powiem tak. Nie są to jakieś, jakieś wielkie filozofie, jak to grać na takim poziomie arcymistrzowskim, oczywiście, ale zauważmy ten fenomen karsena, który może dla niektórych w tej sytuacji nie być fenomenem, bo to wygląda jak zwykła partia i on gra normalne ruchy, takie, które są względnie proste i wszystko po prostu przewidział. Zobaczcie, że teraz Mamediarow jest takim zawodnikiem, który lubi się rzucać na przeciwnika. Magnus go przetemperował nieco w tej partii i nie pozwolił na jakieś hulańce, takie ostre rzeczy. No zresztą Magnus tak dobrze liczy warianty, że ciężko go zaskoczyć i w debiucie i w ostrych wariantach. No oczywiście tutaj Mamediarow F6 gra, no bo to jest człowiek Tutaj, który musi atakować, próbować grać aktywnie, ale to jest naturalne. Skoczek zagrywa na D3. I teraz zwróćmy uwagę, czy skoczek może zbić na D4. Można sobie pomyśleć, co by było po wybiciu. Ja już pokazuję. Mianowicie, po wybiciu na D4 jest ładny ruch wieża E6. I tutaj, jak skoczek wybija, no to goniec wybija na D5. Leci figura. Nie ma jakiej bronić absolutnie. Jeżeli na przykład Hetman na D7, to skoczek F4, tu jest obrona, tu jest atak, koniec partii, należałoby się poddać. W tej sytuacji Mamediarow wybił na E5 i skoczek wybija na E5, czyli już się fajne uproszczenia robią w centrum. Na co czarne wybiły? No i trzeba zwrócić uwagę na to, że teraz Magnus po prostu zbija gońca. Ruch C2 no groźnie wygląda, groźnie, ale Hetman A1. I może was zaskoczę, może nie. diarów poddał partię. Tak, czarne poddały partię ze względu na straty materialne, i takie też są. Dlaczego? No, zobaczmy prosty schemat. Na przykład, Skoczek zagrywa na D3 z atakiem na Hetmana i podpiera tutaj promocję pionka. To białe sobie z tym radzą fantastycznie, grając goniec D5. Jeżeli skoczek by wybił na E1 Hetmana, to my zbijamy na E7 z szachem, król musi odejść i wybijamy Hetmana. Zyski materialne ogromne. A powiedzmy na przykład, jak dorobienie Hetmana by nastąpiło, no to tutaj bardzo ładny ruch wieża C6. Atakujemy. To kwestia taktyki, taktyki policzenia materiału na szachownicy. Krucha 8 powiedzmy i Hetman zbija na C1. Jak skoczek zbija to wieża C7. I najprostsze rzeczy. No, Przewaga dwóch pionów jakości, atak tutaj, atak tutaj. Koniec partii. Zresztą nie ma tutaj co analizować. I w tej sytuacji się partia zakończyła. No ja nie widzę tutaj nic nadzwyczajnego, co Carson zagrał, ale też zobaczcie, że no wiadomo, jakieś tam minimalne błędy czarne porobiły. Magnus to wykorzystał. Czyściutka partia białych wygląda na prostą, wygraną i. I tyle, nie wiem co w sumie więcej powiedzieć. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. Będzie mi bardzo miło. A tymczasem dzięki za oglądanie i na razie, pozdrawiam, cześć.